dobry, witajcie! Krosno po raz drugi. Niedziela, 29 kwietnia. I jeden z ważniejszych spotkań dla krosieńskich wilków GKM Grudziądz. Przyjeżdża, czyli bezpośredni rywal w walce o utrzymanie w PGE Ekstralidze. Zapraszamy na vloga numer 2. Jako, że jest 2 godziny do meczu, no to sobie zwiedzamy krośnieński rynek z tym panem, to mój tato, możecie go już kojarzyć. Jakie przewidywania macie? Przyjechaliście na piwo, tak? Przyjechaliśmy, mile spędzić czas i świętować wygrał naszego najtrudniejszego klubu na świecie. Na dobre i na złe. Ale tak realnie? Realnie? Serce mówi jedno. Do przodu, głowa mówi tyle. Będzie brakować, ale damy radę. Ale macie... No więc tak, jest godzina 18. Prawdopodobnie sędzia, no bo... Głośnik gra. Zostało zarządzone ubijanie toru, czym popadnie, zobaczcie. Słuchajcie, takie rzeczy w Krośnie. Takie rzeczy w Krośnie przed meczami żużlowymi. Także wpadajcie tutaj u tych miłych państwo. O, super. Naprawdę, ja nie wiem, czy takie gofry wiecie gdzie indziej na żużlowym stadionie, także dawać. Jaki pan wynik przewiduje? 50-40. To grubo. Może być mało na 3 punkty. Na bonusa. Jak się generalnie ogląda? Jest atmosfera. Sąd jest okej. Sąd jest taki widok, słuchajcie. Już pokazywałem ostatnio, ale nie byłem tak wysoko. Dobrze. Kibice Wilków Krosno, co macie przyszykowane? O, proszę. Mamy przyszykowaną balonianę. Każdy słucha balonik, potem macha, a z tego układa się nasza flaga. A do tego jeszcze głośny i porządny dobry. No właśnie widzę, że tu bębny macie porządne. Tak. Zagrajcie coś nad bębna. 55-35. No to grubo, tam słyszałem 50-40. 51-39. Czujecie, że to jest najważniejszy mecz dla was w tym sezonie? Najważniejszy będzie o mistrzostwo Polski. A w tym sezonie? A w tym sezonie tak, może być najważniejszy mecz dla nas. Choć liczymy jeszcze na dobre potyczki domowe z każdym, kto tutaj do nas przyjedzie. No, a co myślicie, czemu tak ubijają ten tor? Nie boicie się o to, że... Masz takie zasady w PGE Ekstralidze i tor musi być pod nas, dlatego go ubijamy.
twardszy. Te ustawienia, co grały w czwartek, nie grały tak samo jak dzisiaj. Dopiero na ostatni bieg znalazłem, wygrałem start. To był mój błąd, że nie założyłem się na Maxa Flicka, bo byłem ze startu, byłem motor z przodu. No ale cóż, i tak myślę, że wynik 5 plus 2 w Ekstralidze jest jak na miarę bardzo dobrą. No to chyba dobry weekend zaliczasz, więc można sobie nagrodę teraz na majówkę jakąś zrobić. No ja na majówkę spędzam jutro w Srebrnym Kasku i we wtorek tutaj podobnie U24, także majówka bardzo pracowita, no ale o to chodzi w sporcie, tak? I jesteśmy po drugiej rundzie. Krosno znowu zwycięskie, ale Grudziądz tanio skóry nie sprzedał. Nawet bym powiedział, że gdyby nie to, że Niki zrezygnował z jazdy, to tu by nie było tak łatwo dla gospodarzy. No ale mają 4 punkty w tabeli. Drugie zwycięstwo z rzędu. Krosno się bawi. A punkt bonusowy? Zobaczymy. Łatwo chyba nie będzie. Jak widać, jeszcze trwają prace po tym meczu. No ten tor taki równiutki, jak widać. Tyle z Krosna, pozdrawiam, bo tutaj jakieś zamieszania są, ale no wszyscy są już zmęczeni. Gratulacje Krosno, żegnamy się, pa!